nie próżna, ten najechać gomtra. Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, ja jestem Konradowic. A dzisiaj jest kolejny odcinek symulatora kontra Metropolis. Dzisiaj mamy nowe regulacje wjazdowe, wykorkowane ulice. W związku z dużym natężeniem ruchu na ulicach Akari stanu partia wprowadza pewne ograniczenia wjazdowe. Wybranie się wstępu kierowców samochodów ciężarowych typu IDIH-57 Zamir raz do Kazar 5 w godzinach 11:15. A i tu mamy zegarek. Nawet nie wiedziałem, że mamy zegarek. To miał być kolor czerwony i czarny. Fałszywy paszport. To jeszcze pan wiedziesz. Master Janów. Masz wyjadów. Dobre. Dobre. Jest szczęście 0,59 znowu wsiana. Jest szczęście serów. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. No jest 9. Trochę źle poukładany, ale niech panu będzie. No to mamy sprawne. Idziemy sprawdzić. Dobra. Okej. No pan, panie, możesz pan wjechać. Jeszcze nie ma 11:00. Bądźcie ładne. Światła pan masz. Dyrka pan masz. Wszystko jest. Szyby też pan masz, mam nadzieję. Dobra, panie. Pierdamy pana. Proszego dajna! Czy pan jeszcze zdążył wjechać? Teraz już nie możemy puszczać wszystkich w sumie ciężarowych. Azor 5 też. Atajcie. Zostaje Azor 5 reszta. Ad maturo. Mówisz pan czymś, nie? Nie. Amberor Aseni, Amberor Aseni. To masz pan dobre. Turystyka. Amberor. To masz pan też dobre. Panią masz pan też dobrą. Ten samochód bardzo dobry. No nie mam się, panie, do czego doczepić. Nawet. No w sumie. Powiem panu tak. Dobre. Jedź pan. Akarystańska atliszta. Wreszcie akarysta. Perfekcja. Sorek.
Ilio, od Sabik Sarashta? Tak, panie konieczny, bo to jest Azam 72. To może być Azam 72. No panie, chyba akurat dzisiaj pomiędzy 11 a 15 nam się nie trafią żadni. W samochodach lubią przemycać. Dobrze pamiętam, ale to zaraz. Bazy Moros. No, śniąż to widzę. Błąd. Pierwszy. Właśnie, czy to na pewno jest Azam 72, albo coś tak. Azam. No dobrze. Akarista? A nie. Fałszywy paszport. Masz nic. Czy to nie jest nawet ta dziecka Akaristanu? Świnio, panu pan się rusza. Nidwać fundra to jest. O, się przekonamy. Sufit. W porządku. I też w porządku. Oczywiście, póki co nic nie mogę znaleźć. To jest tylko świnia, co się na mnie patrzy. No może rzeczywiście. Dobra panie, wróć pan do samochodu. Musimy wanie sprawdzić. Pieczątkę już pan na pewno do niczego. Nie, jedną świnię pan wieziesz, to się zgadza. 2, 2, 6, 5. Wygląda pan się jeszcze pokaż. Tak bym nie powiedział, że to pan. Dobra. No nie, zamknij to. Mam jeszcze światełka, zobaczę, czy pan masz. Lusterku jest. Był czasu. No stan idealny, panie. Wszystko do widzenia. Barasto, Sipka! Tam jest czarny, tamten będzie, o. Witamy. Latajcie. Perfekt. Idzie jednak nie miał kontrolanty. O matko, coś tu na pewno jest nie tak. Nie, pan masz to zjednoczone rani. Dobra, ale to jest złe, no. Wiedziałem, że coś tu już jest nie tak. Burgentoprak. To jest też nie tak. To jest też nie tak, to znaczy się. Część bagażu zawet. To jest zawet. Powiedział. Jak już tam byliśmy, to mogliśmy. To jest zawet. Pieczątki, no to akurat masz pan dobre, nie? Akron Nur, masz minut czas.
Nie wiem, wiesz pan ile to przemytów jest w bagażu? Bardziej, że pan masz wpisane 6, nie? Niewiadomych przyczyn widzę tylko 4. Nie, 3, 4 akurat są. Nie się nie da. Znaczy. Wadź was idu? Arosko, waryszu! Andaj to pany. Super. No i co pan, panie, powiesz? No rachu weź ta eto awaju. Już spoko. No już jest po 15 nawet. Już tam to też mogły wjeżdżać. Spokojnie, to wszystko pan masz. Szyby są. No samochód też chyba nie perfekcyjny. I niestety pan nie możesz wjechać. Aż to oszipka! Mego Dajnara. Witam. Proszę rado. Dokumenty. Niech tak, oczywiście. Odliksu, Atma wychodzi. Czy teraz możesz aresztować? Myślę, że tak. Że tuż mówili sta baduli. Menu brać teraz trup saja melosz. Dobra, my sobie chociaż weźmiemy co tutaj jest. Okej. Nic nie ma, z przodu nie ma nawet zderzaczka. No szkoda, bo zderzaczko też lubią mieć poukrywane. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Przez ostatni, nie, jeszcze jeden. Patrzcie pan. Jak pan wiedzie, że takie rzeczy poukrywane, to pan lepiej się cofnie. Dobra, wyładuj te wszystkie pralki, to już widziałem, że mi coś migło. Już jak chodzę właśnie przy tych kołach, to już przy okazji. Dajmy się tym. Dobra, wydaje mi się, że to może być wszystko. To nie ma. Tu się nie pierze, nie pierze się. W lodóweczce też nie ma. W praleczce też nie ma. No. Tu w worku jest, mamy zapas noży. Nie mamy zapasu noży, ale kończę i tak musimy iść do samochodu to odstawić. I tam. Całe wyposażenie normalnie. Idziemy po ciachadło. Ile my mamy tej amunicji? 780. No to jeszcze wystarczy. Tutaj też. Jak miło.
Znaczy, no nie miło, że po nas przemycają, ale miło, bo będzie więcej pieniędzy. Wyczyść. No, jeszcze nie wszystko. Potem na pasażera, a idzie. Dobra, przymiesza z tym. I nie dać. Zapraszam. Cnego Dainara. Proszę od dokumenty. Wiesz, nic nie przemycasz, aż tak od razu bym chciał widzieć. Gamal Mater, Gamal Mater, Gamal Mater, BL32992. Jest w porządku, zdjęcie jest w porządku. Przejdziemy sobie od razu do Alvarek. Sprawdzimy sobie kolorki. I teraz tak. Będziemy tego wyładowywać, nie chce mi się. Miejmy nadzieję, że jakoś idziemy tutaj do wszystkiego. Worek z cementem 10, skrzynka leków 3, beczka oleju 2, kuchenka 3 i toaleta 1. Wszystko się zgadza. Masa też się zgadza, azar 5 też się zgadza. Numer rejestracyjny też się zgadza. Dobra, panie. Jest w porządku, światła w porządku, lusterko pan masz. Szyby widzę są. Światła też są, żywa jest. Stan techniczny, panie, jest perfekcyjny. Co ja panu mówię? Jedyne w sumie, co ja mogę, to życzyć panu przyjemnej podróży. Tuksaja, a ciobaczysta! Eto przyjemać, Dennaja. Wracam panu ze mną. Dzisiaj ciekawego jest? Rzut kontrabandy. No nie wiem, czy mi się chce w sumie. No trochę mamy, no to pojedziemy naokoło mapy. No i to tyle. Więcej to pan kierowca to zrobi niż żona. No bo pan tu kamieniołomy. Panowie, więźniów wiozę, no proszę. Nie teraz.
Witam. Ada? Otlikso! My zawdry prebuje dnu w oczka ruczko, a ci roboce. W sumie tą żwirową drogą by było szybciej. I przy okazji wyjdziemy sobie do pana Władę. To będzie dobry pomysł. Przejdzie. A, bo kontrabandy przecież jeszcze nie przekazywałem. Zanim to jest to samo, tylko mam mniejszą szybkostrzelność. Mi się różnią te dwie panie od siebie, a nie. Granatów to nie umiemy się posługiwać. A jest jeden nóż, by się przydało kupić. I za jeszcze więcej tych magazynków. No dobra, kupmy za trzy. Czemu drzwi są teraz zamknięte? No i lecimy. Nie wiem, jakby się ktoś pytał mój komputer przez tą wariować. Nie wiem czemu. W sumie to nic nie zrobiłem, jeśli o to chodzi. Jestem za szybki na tych gry. Dojeżdżę tak do siebie. Na grę nie nadążę. Witamy. Poważna robota. Was pochwycili jadrowni kontrabandu. Już wzięli, wzięli. Jedziemy. Nie wiem, kupujemy więcej tych poruczników, oni i tak w sumie nic nie robią. Bo się kręcą w kółko. Chyba, że tego co chroni więzienie. No i no, na razie jeszcze nie mamy takich przestępców, co by w ogóle chcieli uciekać. To na tyle dobrze zagrodzone, że raczej myślę, żeby ktoś sam sobie nie przeszedł. Zrób pan coś dla mnie. Nie byłeś mi go tu przystawić. Musisz mi go naprawić. O wiele. Witam. I żegnam. Idziemy spać, bo widzę.
Dobrze, drodzy Państwo, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć.